1866 roku w domu na ulicy Krupniczej, który kilkadziesiąt lat później stał się własnością Józefa Mehoffera, zamieszkał rzeźbiarz Franciszek Wyspiański. Poślubił on w 1868 roku córkę właściciela posesji Mateusza Rogowskiego, Marię. 15 stycznia 1869 roku przyszedł tu na świat Stanisław Wyspiański. W lipcu 1898 roku po ataku paraliżu Stanisław Wyspiański przyznaje się swojej ciotce, Jadwidze Stankiewiczowej, do swojej choroby, syfilisu. Dalsze lata życia będą naznaczone chorobą, która doprowadzi go do przedwczesnej śmierci. Aktywność we wszystkich dziedzinach sztuki, w poezji, dramacie, malarstwie i rysunku, była drogą Stanisława Wyspiańskiego do walki z upływem czasu. Ta praca, pochodząca z 1903 roku, jest jednym z kilku autoportretów artysty. Wyspiański przedstawił tu siebie jako dumnego twórcę, świadomego swojej roli, pozycji i osiągnięć. Swą sylwetkę o szczupłej twarzy, okolonej miękko układającymi się włosami i starannie przyciętą brodą oraz wąsami, Wyspiański ukazał w popiersiu Un trois quatre w bliskim kadrze na neutralnym, pustym tle. Szczególną uwagę w tym portrecie przykuwają oczy Wyspiańskiego, które uporczywie i przenikliwie spoglądają na widza. Co tam słychać u mnie w domu? Pytał Stanisław Wyspiański swego przyjaciela Adama Chmiela w liście wysłanym do niego z Wenecji. Artysta, który wyjechał do Włoch, aby podreperować zdrowie, bez wątpienia czuł się samotny, skoro swój list kończył słowami: chciałbym mieć ich ze sobą wszystkich. O kim myślał i za kim tęsknił tego sierpniowego dnia? Matkę swych dzieci, Teodorę Teofilę Pytko, Stanisław Wyspiański poślubił 17 listopada 1900 roku. Pastelowy autoportret z żoną jest dziełem należącym do serii portretów rodzinnych. Obraz wykonany przez Wyspiańskiego w 1904 roku nawiązuje do znanych w historii sztuki dzieł przedstawiających wizerunki małżonków. Narodziny najmłodszego syna stały się dla artysty inspiracją do obrazów poświęconych najbliższej rodzinie, żonie i dzieciom, między innymi macierzyństwa. W tym pochodzącym z 1905 roku przedstawieniu, z podwójnym wizerunkiem córki Heleny, artysta niemal dokładnie powtórzył namalowany 3 lata wcześniej obraz żony karmiącej Stasia. Wizerunki żony i dzieci artysty często pojawiały się na obrazach i rysunkach Wyspiańskiego z lat 1904-1905. W zbiorach Muzeum Narodowego w Krakowie znajduje się 5 wizerunków Helenki, córki artysty, 2 pastelowe i 3 graficzne. Oba pastelowe wizerunki, główka Helenki z 1900 roku i Helena z wazonem z 1902 roku, podarowane do zbiorów muzeum przez Feliksa Jasińskiego, to doskonałe portrety ukochanej córeczki, nowatorskie w formie i sposobie kadrowania obrazu. Pełne ojcowskiej czułości są także 3 pastelowe wizerunki synka Mietka. Słynne widoki na kopiec Kościuszki zostały stworzone przez artystę zamkniętego w 4 ścianach błękitnej pracowni z powodu nękającej go choroby. Motorem do stworzenia tych studiów było pragnienie wydostania się poza mury mieszkania. Z końcem 1905 roku stan zdrowia artysty zaczął się gwałtownie pogarszać. Choroba postępowała, a leczenie nie przynosiło poprawy. W maju 1906 roku malarz, w trosce o przyszłość żony i dzieci, świadomy swej nieuleczalnej choroby, postanowił zakupić posiadłość wiejską w Węgrzcach pod Krakowem. Wydawało się, że wiejskie powietrze, przynoszące ulgę schorowanemu artyście, poprawi jego zdrowie. Z czasem jednak stan Wyspiańskiego, mimo wysiłków podejmowanych przez jego otoczenie, zaczął się pogarszać. Niewykluczone, że w czasie tej chwilowej poprawy Wyspiański wykonał swój ostatni autoportret. W tym mocnym, przejmującym rysunku artysta jeszcze raz podjął temat swojego oblicza. Około 10 listopada 1907 roku artysta został przewieziony z Węgrzec do Krakowa, do mieszczącego się przy ulicy Siemireckiego,
Domu Zdrowia doktora Jana Gwiazdomorskiego. Stanisław Wyspiański zmarł 28 listopada 1907 roku o godzinie 5 minut 10 wieczorem.